Cześć! Dzisiaj jedziemy do Łodzi na targi film, wideo, foto, także zapraszam Was serdecznie. Będzie wyjątkowo i ciekawie. Jem bawił się, siala. Możesz się zostawić na salę, łapy w górę. Słuchajcie, tyle Wam powiem. Wyszedłem sobie troszeczkę wcześniej, bo otworzyłem okno i to, co poczułem... Jest tak pięknie, jest w tym momencie 5:30 około i jest naprawdę pięknie. Ten zapach mi przypomina takie miejsce, bo byłem w Rzymie i tam po prostu mieszkaliśmy w takich domkach i właśnie jak rano się wychodziło, to tak właśnie pięknie ptaszki śpiewały, jak możecie tutaj usłyszeć. I właśnie było takie powietrze. Pięknie, no po prostu... Ach! Czasami nie trzeba wyjeżdżać gdzieś do innego kraju, żeby to poczuć. Naprawdę to jest takie cudowne uczucie. Trochę takie déjà vu. Déjà vu czy déjà vu? Pytanie na dziś. Jest już plecak spakowany. No i sobie idziemy. Tak. No idziemy po prostu. Jest taka piękna, ładna pogoda, słoneczna. Jest troszeczkę chmurek, ale myślę, że one nie zagrożą żadnym deszczem. Jeśli tak wstaje rano, to naprawdę jest fajnie, bo jest tak mało ludzi, mało też samochodów i tak można być w zasadzie sam na sam z sobą. Jesteśmy już tutaj w tym budynku, czyli Hali Expo. I tak, i to są największe targi w Polsce w ogóle, jedne z największych w Europie, więc postanowiłem po raz pierwszy tutaj przyjechać. W ogóle po raz pierwszy, tak nie oprócz tak przejazdem, to pierwszy raz jestem w Łodzi, więc też ciekawie. No, zobaczycie, co tutaj jest. Bardzo fajne, tylko trochę niepraktyczne. Hologram na wiatraku, naprawdę fajna rzecz. Z drugiej strony tego nie widać, to widać lekki wiatraczek. Naprawdę fajnie to wygląda. Stronę.
zaraz się kończą. Zjedliśmy sobie coś i teraz w zasadzie będziemy jechać już na pociąg. Kupimy też sobie jakieś magnesy. Ja osobiście zbieram na lodówkę, mam już ich trochę, także... Chciałabym tu powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, znaczy ważnej rzeczy, śmiesznej rzeczy można by było powiedzieć. Jest coś takiego w Łodzi, że masz jeden budynek mega, wiecie, odrapany, a po drugiej stronie nagle piękna jakaś galeria albo piękne ze szkła jakieś budynki, nowe wieżowce, jakiś deweloperski dom w ogóle. No to jest takie śmieszne, jak to jest zrobione, nie? Tu macie piękny chodniczek, macie takie coś, a tu już macie, wiecie, jakąś tam odrapaną kamienicę z po prostu już cegły widać nawet. Więc to jest dziwne, że tak to wygląda. Już praktycznie jestem w domu, ale tu pięknie słoneczko świeci. Powiem wam jeszcze jedną fajną historię, która się przydarzyła w pociągu. To było taka śmieszna, no tak było śmiesznie tego słuchać po prostu. Po prostu takie to było śmieszne. Niestety nie nagrałem tej rozmowy. Dzień dobry. Dobry. Przepraszam. Czy tu jest bar? Tak, tu jest bar. Nie bawim się. La la la. Nie bawi się. Ty się źle kończy, nie śpiewajcie. Dawaj na łąkę, dzwoń do niego, się pytaj do mnie. Ja często ktoś... Herba. Z mlekiem, właśnie. Kolego, zrób nam zdjęcie. Będziesz miał na pamiątkę. Dzień dobry. Co będziemy zrobić? Co chcemy? Proszę pana, żurek dwa razy. Nie ma. A gazówka? Ogórkowa. Jaka? Ogórkowa. Może dwa razy. Może żeby poczekać, skończyć do zamówienia. Dobrze, dziękujemy. I po serce? Dwa razy po serce. Cześć, a kto jeszcze bije? Nie. Czasem nagrywanie na YouTubie potrafi przysporzyć wiele radości. O Jezu. Ale dzisiaj dużo przygód. No dobra, kończąc to z Łodzią. Tak było śmiesznie, na przykład do pana, który wiecie, no to jest pana, który tam sprzedawał, to wszystko wydawał, puka to kierowniku. Śmiechu co nie miara była. Plus jeszcze spotkałem się z Wojtrixem, jak mogliście zauważyć. Naprawdę fajnie było. On też kręcił vloga, więc pewnie się gdzieś tam pojawię. Jeśli jest, wyszedł już ten vlog, to daję wam tutaj chyba adnotację. Niemal każdy vlog kończy się wejściem tamtymi drzwiami, więc pomyślałem, że teraz z nimi nie wejdę, tylko po prostu sobie tak usiądę. Także ogólnie było bardzo fajnie, jest już ciemno, także dzięki za obejrzenie i koniecznie zostawcie tą łapkę w górę. Możecie też udostępnić, jak wam się spodobało. No, także dzięki za obejrzenie i cięcie! Pa, pa!